Czym różnią się między sobą poszczególne typy saksofonów? No więc na pierwszy rzut oka można odpowiedzieć sobie na to pytanie, że różnią się wielkością, bo można na przykład zobaczyć, to jest saksofon altowy, bez porównania mniejszy od saksofonu tenorowego, a z kolei jest na pewno większy niż saksofon sopranowy, ten prosty. To nie są oczywiście jedyne rodzaje saksofonów, jakie są. Tych rodzajów jest znacznie więcej. To są takie może najbardziej popularne. Saksofon altowy to jest taki saksofon, od którego najczęściej rozpoczyna się naukę gry, gdyż stosunkowo łatwo z niego wydobyć dźwięk i też nie jest za duży, tak jak na przykład saksofon tenorowy, na którym trudno byłoby zacząć grę, naukę gry dziecku. Natomiast jeżeli chodzi o ten rozmiar, to ma on oczywiście wpływ na brzmienie i na skalę instrumentu. Jest podobnie jak w przypadku innych instrumentów, no na przykład kontrabas i skrzypce, prawda? Im większy instrument, tym wydobywa dźwięki niższe. Czym się różni klarnet od saksofonu? Na pewno tym, że jest trudniejszy. Przynajmniej jako saksofonista mogę tak powiedzieć. Natomiast no, na pewno ma wiele cech wspólnych. Oczywiście jest to podobna budowa ustnika i stroik. Jeżeli chodzi o różnice, to podstawową różnicą z fizycznego punktu widzenia jest to, że saksofon ma budowę stożkową, czyli zwęża się ku górze, natomiast klarnet jest walcem w środku, czyli szerokość jest taka sama przy wylocie czary głosowej i przy samym ustniku. I to wpływa na możliwości wykonawcze klarnetu i oczywiście na barwę. Natomiast z punktu widzenia wykonawcy klarnet ma dużo większą skalę. Klarnet wymaga dużo większego ciśnienia powietrza i to nawet jest trochę trudne, jak saksofonista próbuje się uczyć grać na klarnecie, wydaje mu się, że coś jest jakby zatkane w środku, a to tak po prostu jest. Klarnet po prostu ma inną budowę i dlatego to ciśnienie jest trochę większe.
na pewno zwróciliście uwagę, że saksofony wykonane są z metalu. I mimo, że korpus jest wykonany z metalu i także inne elementy, które znajdują się w tej konstrukcji, to ten instrument należy do dętych drewnianych, ponieważ do wydobycia dźwięku potrzebny nam jest drewniany stroik, który mam tutaj przy sobie. Bez niego nie jesteśmy w stanie wydobyć żadnego dźwięku. Mowa o stroiku, jest to element wykonany z trzciny, który jest sprasowany oraz ścięty. Jest to niezbędny element, tak jak już wspominałem, do wydobycia dźwięku na saksofonie, który łączymy razem z ustnikiem, który już zaraz tutaj zaprezentuję. Instrumenty dęte, blaszane należą do rodziny instrumentów dętych. W związku z tym wydobywa się z nich dźwięk poprzez dmuchanie, poprzez słup powietrza wprowadzony do niego. Instrumenty dęte blaszane charakteryzują się tym, że powietrze wprowadzane jest przez ustnik, który jest metalowy, i większość tych instrumentów również wybudowana jest z metalu. Za mną znajdują się instrumenty dęte blaszane z dwóch różnych podrodzin. Mamy tutaj trąbkę oraz flügelhorn i saxhorn. Te są ze sobą spokrewnione, natomiast ten jest ich kuzynem. Dlaczego? Wyglądają bardzo podobnie. Mamy tutaj następujące różnice. W trąbce dźwięk wchodzi przez rurkę ustnikową i jest zmieniany około w połowie drogi przez wentylę, a potem następuje ujście dźwięku przez czarę głosową. Natomiast we flügelhornie dźwięk wchodzi od razu praktycznie do wentyli i tam jest zmieniany. Dopiero później ta droga powietrza jest dłuższa. Widzimy również, że czara flügelhornu jest o wiele większa niż w przypadku trąbki. Powoduje to, że dźwięk jest o wiele cieplejszy. Zaprezentuję, jaka jest różnica między flügelhornem a trąbką. Teraz posłuchajmy, jak ta sama melodia
zabrzmi na trąbce. Mogliście wysłyszeć z pewnością, że dźwięk fligelhornu jest o wiele bardziej miękki, przyjemny, delikatny. Były robione właśnie z tego, co ludzie napotykali na swojej drodze. Tak na przykład ludy wyspiarskie rzeczywiście korzystały z muszli, natomiast w terenach bardziej kontynentalnych korzystano z kawałków drewna oraz rogów, rogów zwierzęcych, które potem zaczęto zastępować elementami metalowymi, tak jak na przykład słynne trąby sygnałowe wykorzystywane już w starożytnym Egipcie, a potem również Rzymie.
Instrumenty dęte, blaszane działają w następujący sposób. Na przykładzie tego oto tutaj Fliegelhornu zaprezentujemy, co się w nich dzieje. Słup powietrza wprowadzany jest przez ustnik oraz drgające wargi. W ten sposób wprowadzany jest do dalszej części instrumentu. Przebiega on przez rurkę ustnikową, potem przez wentyle w przypadku Fliegelhornu, które powodują, że możemy zmieniać dźwięki. Dlaczego z trąbki nie wydobywamy tylko jednego dźwięku? Ponieważ zależy to od siły i szybkości słupu powietrza, który powoduje, że możemy grać coraz wyższe dźwięki. Im wyższe jest ciśnienie wprowadzane do instrumentu, tym wyższe osiągniemy dźwięki. Nazywamy to ciągiem harmonicznym oraz alikwotami. W związku z tym, nie wciskając żadnych wentyli, możemy wydobyć następujący ciąg dźwięków. Oraz wyższe, które są coraz bardziej zbliżone do siebie. Jak możemy zauważyć, jest to ciąg logarytmiczny, czyli polegający na tym, że najpierw odległości są bardzo duże, potem zaczynają być coraz mniejsze. Lecz niestety możliwości tego instrumentu były właśnie na tyle nieznaczne, że zaczęto udoskonalać ten instrument, ponieważ pierwotnie miał on funkcję rzeczywiście sygnałową, wykorzystywaną przede wszystkim w wojsku oraz przy polowaniach. Natomiast dzięki udoskonaleniu, jakim są właśnie wentyle, czyli te popularnie nazywane guziki, możemy zmieniać dźwięk. Jak to się dzieje? Spójrzmy na przykładowy wentyl. Widzimy tutaj otwory. Te otwory powodują, że po wciśnięciu wentyla mamy tutaj również sprężynę, na której, dzięki której właśnie możemy wentyl wciskać. Po wciśnięciu takiego wentyla otwory nachodzą na drogę słupu powietrza i przedłużają jego drogę. Przedłużają jego drogę, co powoduje, że dźwięk staje się niższy, ponieważ im droga powietrza jest dłuższa, tym dźwięk staje się niższy. W związku z tym drugi wentyl ma tutaj takie najmniejsze kolanko, które przedłuża drogę powietrza o pół tonu. Następnie mamy pierwszy wentyl, który jest trochę dłuższy, w związku z tym obniża dźwięk o cały ton, natomiast trzeci wentyl obniża nam dźwięk o 3,5 tony. Po połączeniu różnych kombinacji możemy uzyskać aż 6 kombinacji, dzięki którym nie mamy żadnej możliwości niezagrania dowolnego dźwięku w ciągu 12,5 tonów, czyli skali równomiernie temperowanej, której używamy. Wygląda to następująco. Mamy dźwięki harmoniczne. A teraz po wciśnięciu wentyla, załóżmy, że zaczniemy od tego najmniejszego, zauważymy, że te dźwięki zaczną się obniżać.
Instrumenty te są darzone szczególnym względem w regionie Bałkanów, gdzie używane są do grania tradycyjnych melodii bałkańskich, łączących w sobie tradycje wschodnie, czyli tureckie, oraz zachodnie. Posłuchajmy przykładu muzycznego takiej muzyki. Podstawowym instrumentem jest trąbka w stroju B, którą właśnie mam w rękach. Kornet, też w stroju B. Ustniki dzielą się na głębokie, płytkie, z dużym i małym wlotem, tekworem. Thank you.
Mamy różne rodzaje tłumików, które wykorzystujemy do wszelakiego rodzaju muzyki. Od big bandu po muzykę symfoniczną. To jest tłumik cup, który przede wszystkim zmienia barwę na cieplejszą. Mamy również tłumik straight, który jest metalowy i w szczególności jest używany do wykonawstwa muzyki symfonicznej i klasycznej. Posłuchajmy, jak zabrzmi trąbka, używając tłumika typu plunger, czyli przepychaczka. Innym rodzajem tłumika jest tłumik typu harmon, wah-wah. Tłumik tego typu stosowany był często przez znanego amerykańskiego tębacza Louisa Armstronga. Natomiast ten sam tłumik z wyjętym dzióbkiem stosowany był często przez innego amerykańskiego znanego trębacza, jakim był Miles Davis. Mamy też tłumiki do ćwiczenia. Czyli jeżeli jesteśmy w trasie bądź w domu, gdzie nie możemy grać w normalnym wolumenie na trąbce, wkładamy taki oto tłumik, który tłumi, na którym możemy ćwiczyć. Co wyróżnia puzon na tle innych instrumentów? No, każdy instrument ma swoją specyfikę. Chyba element, który puzon odróżnia już na pierwszy rzut oka od innych, to jest dość niekonwencjonalny sposób zmiany wysokości dźwięku, ponieważ pozostałe instrumenty, zarówno dęte, jak i drewniane, mają systemy klap lub wentyli, które powodują skrócenie lub wydłużenie słupa powietrza, a tym samym zmianę wysokości dźwięku. W puzonie do wydłużenia tego słupa powietrza służy suwak, czyli dość tajemnicze na pierwszy rzut oka urządzenie, które pozwala nam na płynną, a nie agresywną zmianę długości powietrza, które jest obecne w instrumencie. A co za tym idzie? Złośliwi mówią, że na bardziej płynną zmianę pomiędzy dźwiękami w stosunku do każdego innego instrumentu na świecie. No ja do tych złośliwych się nie zaliczam, ale faktycznie no suwak daje tutaj
spore pole manewru. Na pewno daje możliwość wykonania efektu, który jest możliwy wśród wszystkich instrumentów dętych, blaszanych tylko na puzonie, czyli techniki glissanda, płynnego przejścia pomiędzy dźwiękami tylko i wyłącznie za pomocą zmiany wysokości słupa powietrza w instrumencie. Takim elementem jakby pochodnym w stosunku do glissanda będzie na pewno wibracja, którą też oprócz standardowej, którą możemy wykonać za pomocą naszego ciała. Tu też w przypadku suwaka możemy go wykorzystać do wprowadzenia kolejnej też dosyć ciekawej wibracji suwakowej, wibrata. Technicznych rzeczy to chyba właśnie suwak odróżnia puzon od innych instrumentów dętych, blaszanych. Jeśli chodzi o sposób wydobycia dźwięku, skalę, naturalny szereg alikwotów, które są do wydobycia na puzonie, no to oprócz dźwięku bazowego, którym jest B, a nie jest to dźwięk taki sam dla wszystkich instrumentów dętych, blaszanych, konstrukcja instrumentu sama w sobie już niewiele się różni. No, tajemniczość suwaka polega na tym, że przy bliższej obserwacji zauważymy, że nie ma na nim nigdzie zaznaczone, gdzie poszczególne dźwięki się znajdują. No i chyba wszystkim przychodzi w tym momencie na myśl całkowicie logiczne pytanie, skąd operujący puzonem muzyk wie, gdzie te dźwięki są na tym suwaku ukryte. No i tak naprawdę jest to pewnego rodzaju powiązanie zdolności manualnych, wewnętrznego słuchu, no i sporej liczby godzin poświęconych na rzetelne odnalezienie, a potem wielokrotnie powtarzanie tych dźwięków na konkretnych pozycjach. Przy czym no, nieodzowna w początkowych latach edukacji jest pomoc bardziej doświadczonego puzonisty, pedagoga, instruktora. To w zależności od tego, kto jak tą swoją przygodę z puzonem rozpoczynał, czy od razu formalnie w jakimś jednostce szkolnictwa muzycznego, czy tak na przykład jak w przypadku niektórych z kolegów grających w naszym brass bandzie w orkiestrze dętej.
Rodzina puzonów składa się z kilku instrumentów. Ich nazwy są tożsame z nazwami poszczególnych zakresów ludzkiego głosu. I tak mamy puzon altowy, tenorowy, basowy, kontrabasowy. Ich skale porównywalne są również dźwiękowo, nie tylko w nazwie, ale również właśnie w skali dostępnych dźwięków do głosu ludzkiego, co się wydaje dosyć logicznym rozwiązaniem, jako że puzon wśród jakby najlepszych instrumentalistów, którzy nim operują, kojarzy się z instrumentem bardzo naturalnym i zbliżonym brzmieniem i techniką, możliwościami wykonawczymi właśnie do ludzkiego głosu. Co za tym idzie? Oczywiście różnice w nazwie pociągają również za sobą różnice w wielkości tych instrumentów. Puzon altowy w stroju S jest instrumentem najmniejszym. Na puzonie tenorowym gra mój kolega Fabian. Ja dziś prezentuję puzon basowy i to są te trzy najczęściej dziś spotykane. Puzon kontrabasowy jest instrumentem zdecydowanie rzadziej wykorzystywanym, mającym co prawda dostępność do skali kilku, czasami kilkunastu dźwięków jeszcze niższych od puzonu basowego, ale ponieważ jest już to zakres dźwięków zarezerwowanych dla tuby, no to tak naprawdę funkcjonalność tego instrumentu już stoi pod znakiem zapytania, jako że jego rolę przejmują większe instrumenty basowe. Każdy z instrumentów, łącznie z altowym, co prawda spotyka się dosyć rzadko, ale jest to również możliwe, może posiadać wentyl, czyli uruchamiany za pomocą kciuka lub, jeśli to są dwa wentyle, kciuka i palca środkowego, dodatkowe rurki instrumentu, które powodują, że te same dźwięki można zagrać na innych pozycjach. Najlepiej będzie to pokazać. Dźwięk C zagrany bez wentyla dostępny jest praktycznie przy maksymalnym otwarciu suwaka, czyli dosyć daleko, jeśli chodzi o wysunięcie prawej dłoni. Ale dzięki użyciu wentyla, czyli zmianie kierunku powietrza właśnie do tej dodatkowej rurki, ten sam dźwięk jest możliwy do wydobycia. W tym miejscu, no co daje możliwość, w zależności od tego, jak szybko chcemy te dźwięki zmieniać, większej lub mniejszej wygody. Daje kolejną możliwość ułożenia sobie sekwencji, która dla danego muzyka będzie najwygodniejsza. I to jest pierwsza funkcja wentyla. Druga to jest poszerzenie skali instrumentu w dół o kwartę, jeśli używamy kwart wentyla, lub kolejne o tercję lub sekstę, jeśli używamy terc wentyla albo kombinacji obu tych wentyli. Bo puzon basowy najczęściej ma te wentyle dwa i dzięki uruchomieniu obu uzyskujemy dostęp do skali, która na puzonie tenorowym byłaby możliwa do wykonania, aczkolwiek jej brzmienie już by było na tyle odbiegające od szlachetności pozostałych dźwięków, że nie byłoby sensowne wykorzystywanie jej. Thank you.
właśnie dzięki użyciu obu wentyli można starać się, bo oczywiście regułą powinno być zagranie dźwięków idealnie w tej samej jakości, aczkolwiek każdy puzonista będzie podejmował liczne próby, żeby te dźwięki przynajmniej zbliżyły się w brzmieniu do tych ze środka skali instrumentu. Kilka słów o budowie puzonu. Wydaje mi się, że całkiem logiczną analogią będzie porównanie instrumentu do systemu koncertowego systemu nagłośnienia. Więc jeśli uznamy, że ustnik to jest mikrofon nie podłączony do źródła prądu ani do jakichkolwiek głośników, to na wyłączonym mikrofonie każdy wokalista powinien być w stanie zaśpiewać czysto, ładnym dźwiękiem, selektywną artykulacją i czytelnie, jeśli chodzi o tekst dla słuchacza, całość swojego utworu. Podobnie powinno być z ustnikiem instrumentu. Praktycznie większość dźwięków dostępnych na puzonie powinniśmy być w stanie wykonać też na ustniku. Rurki, które prowadzą do czary głosowej, będą naszym przewodem, który łączy mikrofon z naszym głośnikiem. A głośnikiem w tym momencie będzie nasza czara dźwiękowa. I cała analogia, to wszystko, co będziemy w stanie wyprodukować w naszej wyobraźni, a to jest właśnie moment i miejsce powstania dźwięku na puzonie. Nie instrument, tylko wyobraźnia muzyka, który ten dźwięk będzie kreował. Ponieważ gdybyśmy instrument rozebrali na czynniki pierwsze, zobaczylibyśmy, że po pierwsze nie są one ze sobą połączone, po drugie w obrębie każdej z rurek jest po prostu pusto i tak długo jak nie wypełni je powietrze, a wyobraźnia muzyka nie wygeneruje tam dźwięku o konkretnym kolorze, tak długo słuchacz tego dźwięku nie usłyszy. Więc chyba na pytanie, gdzie powstaje dźwięk na puzonie, może przewrotną, ale jednak dosyć logiczną odpowiedzią będzie to, że w wyobraźni muzyka, który na tym instrumencie gra. Przed chwilą bezwiednie odpowiedziałem na najczęściej zadawane puzonistom pytanie, czyli czy te rurki się da wyjąć jedną z drugiej? No, jak było widać przed chwilą, jest to możliwe oczywiście. Jest to temat stałych żartów, do których większość puzonistów się przyzwyczaja bardzo szybko. Zresztą na temat puzonów jest zdecydowanie więcej żartów, które wynikają z czystej zawiści innych muzyków, którzy oczywiście nie grają na tym instrumencie. We'll be right back.
bas jest podstawą, czyli w tym wypadku akurat tuba czy helikon jest podstawą akordu i łącznie z perkusją daje sekcję rytmiczną. Jaka jest różnica między tubą, helikonem a suzafonem? No, jest taka różnica, że jest to jedna rodzina. Są to takie praktycznie takie same instrumenty w tych samych strojach, z taką samą skalą. Jeżeli chodzi o technikę gry, jest taka sama na wszystkich trzech instrumentach. Po prostu są inaczej pozwijane. I różnią się też oczywiście wielkością. Wielkością no, tuba akurat jest najmniejsza w tej całej rodzinie, ale jest to instrument do głównie grania klasycznego. W filharmoniach, w operach gra się na klasycznie zwiniętych tubach. Jest dużo łatwiej po prostu. A jeżeli chodzi o helikon, który jest za moimi plecami, jest to po prostu tuba inaczej zwinięta. Jest to tuba tak zwana marszowa, tak samo jak suzafon. Po prostu nakłada się na barki grającego i jest wygodniej maszerować i jednocześnie grać. Tak samo jak właśnie zespoły brassbandowe, które w miejscu zazwyczaj nie grywają, tylko przemieszczają się gdzieś na scenie. A jak jest różnica w brzmieniu praktycznie? Wszystko zależy też od wielkości czary. No, jak tuba ma najmniejszą czarę, będzie grała najmniejszym dźwiękiem. Jak najbardziej, jeżeli chodzi o helikon, już ma dużo większą czarę, jak widać. Jest większy dźwięk, a suzafon przykrywa je swoim dźwiękiem, ponieważ przede wszystkim czarę ma w kierunku słuchaczy. I dlatego od razu lepiej słychać tą podstawę basową. Jeżeli chodzi o budowę tuby i całej rodziny. No jak widać, jest to jedna długa rura, różnie pozawijana, składa się z krąglików, jak widać. Inaczej, odnośnie długości tej rury na przykład, tuba po rozciągnięciu, gdybyśmy wyprostowali tubę, oczywiście byśmy zepsuli w ten sposób ten instrument, ale gdybyśmy zmierzyli, to dałoby to nam około 9-10 metrów długości. Mają skalę od F kontra do F raz kreślnego, czyli dosyć rozpiętą. Można zagrać wysoko, można zagrać nisko. We'll be right back.
Oczywiście jest tłumik, który oczywiście nie użyjemy go w grze w brass bandach. Jest stosowany w grze głównie symfonicznej, operowej. No, są utwory, gdzie jest jak najbardziej używany ten tłumik. No, zmienia to brzmienie, ale w brass bandzie absolutnie nie przydałby się. Instrumenty perkusyjne możemy podzielić na dwie takie główne grupy. Są to membranofony, czyli takie na przykład jak tutaj mamy bęben basowy, floor tom, tudzież werbel. Posiadają one korpus, zazwyczaj drewniany, i właśnie naciągniętą membranę, która kiedyś była membraną skórzaną, taką naturalną, a teraz jest to takie tworzywo sztuczne, jakieś plastikowe. Drugą grupą tych instrumentów są idiofony. I tutaj przede wszystkim warto wyróżnić te wszystkie instrumenty płytkowe, czy jak kto woli, sztabkowe. Czyli mamy tutaj ksylofon, wibrafon i marimbę. I te instrumenty również dzielą się między sobą tworzywem, z którego są wykonane płytki. Bo na przykład w wibrafonie są to płytki metalowe, w ksylofonie jest to bardzo twarde drewno, albo tak zwany acousteilon, prawda? To takie tworzywo, z którego jest wykonany ksylofon. Lub marimba, jest to drewno nieco bardziej miękkie, ponieważ wiadomo, że dźwięk marimby różni się zasadniczo od ksylofonu. Klasyczny zestaw perkusyjny New Orleans tak naprawdę podstawowo składał się z bębna basowego, który mamy tutaj. Bardzo często miewał też blaszkę jakąkolwiek lub hi-hat zamontowany na górze. Było to obsługiwane przez jedną osobę. Druga osoba zazwyczaj miała werbel, który mamy tutaj. W ten sposób grano sobie właśnie chodząc po ulicach w Nowym Orleanie. Tam to się wszystko zaczęło.